byłem w restauracji ze znajomymi. Widzieliście ich kiedyś u mnie. Restauracja hunańska z prowincji Hunan. Tutaj mamy Hongshanrou w takim wydaniu. Tutaj drugi kolega, Chińczyk, kolega Francuz. Rozmawiałem po chińsku, bo tak nam łatwiej, nawet niż po angielsku. Także no, to się nawet wszystko zgadza tam. Drugi taki kolega, z którym wolę, obcokrajowiec, z którym wolę rozmawiać po chińsku niż po angielsku. Jego angielski jest słaby. Może mój też słaby. No. I po chińsku się dogadujemy. Gdzieś widziałem taki film z nami krążył tutaj po dzielnicy. Ludzie se puszczali, bo gdzieś w knajpie zobaczyli i nagrali nas, że z jednym obcokrajowcem rozmawiam po chińsku. Dużo lepiej. Tamten w ogóle po angielsku nie rozmawiał. To nie chodziło o mnie. A po chińsku mówił dobrze, także rozmawialiśmy, już krążył gdzieś po internetach. A w ogóle, kurczę, robiłem teraz taki z wyjazdu serię filmów i kurwa, nie nacisnąłem tam na komórce jak trzeba i nagrywałem w tej niższej rozdzielczości i nie wiem, co z tego będzie. Coś tam puszczam, teraz takie kilka dni z mojego życia w Chinach czy coś takiego. Pójdzie jeszcze jeden odcinek, ale no mówię wam, no nie nacisnąłem co trzeba i nagrywałem złej rozdzielczości, złej jakości w ogóle i tak dalej, i tak dalej i gówno z tego trochę szkoda, ale jest jak jest. Kolejna potrawa ze świni wjechała nam na stół. Tu mamy chyba czyli wołowina. I tu mamy te grzybki muer. Restauracja nazywa się Mao Jia, czyli dom Mao, tak? Czyli Mao Zedonga, ponieważ on z tej prowincji tutaj Hunan pochodził i no i to jest kuchnia prowincji Hunan, tam jest posąg Mao. No, historycznie tak oddane, proszę sobie nie brać do siebie zaraz jakichś tam spraw politycznych. No i jeszcze wchodzi rybka po hunańsku. Typowa dla kuchni hunańskiej. Nie tylko smaczna, ale i pięknie się prezentująca. Tak już skończyliśmy, wychodzimy i idziemy do domu, nie? Drink beer. 不敢开车的. Cannot drive car. 我叫代驾。 Opuszczamy restaurację Mao Jia. Mao Jia. Tak jak wam mówiłem, czyli tak jakby dom Mao. Wszystkie te hunańskie restauracje z tej prowincji Hunan starają się wzorować no na tym, że tak powiem, no jak to fejmie Mao, tak? Dzisiaj jeszcze tak powiedzieć, bo to nikogo nie interesują te, że tak powiem, myśli przewodnie. No bardziej traktują to jak dużo ludzi Che Guevara, czy jakieś takie tego typu historyczne postacie. Naprawdę nie mają odzwierciedlenia w ideologii, ale w jakiejś tam historii, tak, ale nie w ideologii, nie? Nie w ideologii. Żebyście wy tego tutaj źle nie zrozumieli, nie? O to mi chodzi. No jesteśmy w galerii, tutaj na trzecim piętrze są te restauracje. No i czas powrotu do domu. Odbywa się jakaś tam impreza w galerii. Obok też piękna restauracja. Syczuańska tutaj jest. Syczuańska restauracja. Chuancai. Od tyłu czytamy to. To tyle w tym odcinku. Pozdrawiam i do następnego razu.
i do następnego razu schodzimy na dół, idziemy do domu. Jesteśmy bardzo blisko domu, także tu nie ma problemu. Subskrybujcie! Póki jeszcze się nie wyłączyłem, to wam dopowiem, tak bonusowo. Wiecie, Chiny były 30 lat temu 10 razy biedniejsze od Polski. I gdybyście, widzicie, jakiś skok zrobiły cywilizacyjny po tych moich filmach, po tej galerii, po tym wszystkim, tak? No i to jest pod sztandarem tej jednej partii, z której się mało wywodzi. Także tu nie ma w ogóle dwóch słów. Dla nich to traktują jak my Gierka, czy jak Rosjanie tych byłych przywódców ZSRR, gdzie to była jakaś tam potęga i tak dalej. Także zostawcie to, że tak powiem, historii i różnicy cywilizacyjnej. Nie oceniajcie w ten sposób, nie? Tam zbyt pochopny. Komunizmu w Chinach nie ma, mimo że rządzi komunistyczna partia Chin. Ale przynajmniej komunizmu przez nas rozumianego, tak? Oni, jak ja bym miał powiedzieć, jak oni rozumieją komunizm, to bym powiedział, jest to czysty nacjonalizm, nie? Zresztą wielu ekspertów to mówi, na przykład Michał Lubina, nie wiem, Jacek Bartosiak chyba też podobnie uważa, że komunizmem to za dużo nie ma wspólnego. Na pewno Michał Lubina to sam osobiście słyszałem, opowiedział w którymś wywiadzie, że żadnego komunizmu to w Chinach nie było i nie ma. To jest czysty nacjonalizm. A, że się nazwali tak z przyczyn historycznych akurat wtedy, bo taki był sojusz, tak jak się nazwali. Nigdy żadnego komunizmu w życie nie wprowadzili. Już nie mówię o to socjalizmie. Dobra, jeszcze raz się żegnam, subskrybujcie nas i do następnego odcinka. Cześć. A w drodze do domu jeszcze sobie takie piwko kupiłem. Nie wiem, ile to warte jest u nas, ale to jest importowane za 6 zł. No, to na drogę będzie, bo mam 7 minut do domu, żeby wrócić.